Oto jak wygląda jazda moim rumakiem pod wpływem babcinych majtek. Spójrz na tego malca przy Białorusiu, głupiutki sprzedaje sosy za golda. A co mnie jakieś afroamerykańskie dzieci obchodzą? Popatrz jakie tam są złe masy. Porobańcu człekokształtny, mówiłem ci żebyś nie ćpał podczas oglądania Ojca Mateusza. Przecież tam nic nie ma, ale za to możemy zrobić se tam piknik. Hehe, wyskoczył jak Adam Małysz ze skoczni. Co ty niebiesko-swetrowy smerfie komedię odstawiasz jak jakiś mamut albo dinozaur? Przepraszam, ale wczoraj przypadkiem spożyłem proszek do prania, bo myślałem, że to Skittlesy. Tutaj postawię kocy, które kupiłem za 3,50 w Castoramie. Dobrze, że nie wali gównem, bo nie miałem wczoraj gdzie strać, a akurat cyganie z podwórka Miki Bell kradli. Że co? Ej, nic. Tu nasz stary tort weselny skradziony od Niemców, tutaj bigosa, tam kebab z Wejherowa na wynos. Tutaj pasztet ze zwłok Józefa Piłsudskiego, a tu zgniła surówka z Happy Meala. No i mamy ucztę piękniejszą od codziennej diety Korwina. Magda Gessler może nam pozazdrościć. No to zabłysnąłeś jak neon na agencji towarzyskiej. Chyba pierwszy raz coś się nam uda, bo ty zwykle wszystko rozwalasz jak Szymon Hołownia połowę posłów w Sejmie. Morda w kubeł, zaraz będzie w telewizji wywiad Donalda Tuska o bitwie pod Grunwaldem z samym prezydentem Uzbekistanu. Siadaj i nie marudź, a to dziękuję. Nareszcie coś zjem prócz muchomorów i oleju silnikowego. O Jesus, do 100 browarów boli mnie dupa jak twoją starą serce jak zobaczyła twój krzywy ryj przy narodzinach w Czarnobylu. A to co to jest? Jakiś plaster za 30 groszy z Biedronki. Skosztujmy tych dani, które zarąbaliśmy z czterogwiazdkowej restauracji Masterchefa. Takiego bólu to żeś nie miał od czasów, kiedy dokonywaliśmy masowych zbrodni wojennych w Jugosławii. Jezus Maria, teraz dupa mnie boli jakby ktoś rzucił we mnie rozgrzanym kowadłem. No sorry, pełno tu owadów, robaków, karaluchów, mrówek i tym podobnych. Widać, kto tu nic nie myje waniszem. A kij z tym, mam lepszy pomysł. Przerobiłem twoją pralkę Electrolux na dwa leżaki, bo mnóstwo czytałem o tym w magazynach Cartoon Network oraz w Gazecie Wyborczej. Jak zwykle wszystko zepsujesz. Chorobcia na malarię, wiedziałem, że oglądanie tegorocznej Eurowizji po pijaku nie było dobrym pomysłem. Ty się chyba naoglądałeś za dużo Minecrafta. Zamknij mordę, ty uchodźco z monopolowego, robię fikołka jak profesjonalista cyrkowy. Karma wraca gruba się otyły. Mayday, mayday, ciemno tu jak w dupie Chińczyka. Masz za swoje za to, że próbowałeś dokonać rewolucji komunistycznej w stroju świętego Mikołaja. W sumie ferale i tak wisisz mi taczkę z silnikami rakietowymi w zamian za ten incydent w Bangladeszu. Nie gadaj takich idiotyzmów, bo jeszcze uwierzą w to debile. Przecież tu nikogo nie ma, ale walić to. Uważaj, bo może zaboleć jak moja kontuzja w 1994. Do Jezusa Asusa, chyba go zabiłem. Jak przyjdą tutaj ministranci i kajagodek, to będę miał przekichane. Wyleję na jego twarz trochę wyborowej wódki. Kurczaki smażone, to nie działa. No to czas na plan B, warto było czytać Kajko i Kokosza. Co do kija w szambie, ściana twarda jak pięte Cejrowskiego. Jakby spróbować zniszczyć to koparką, to cała by utknęła w teksturze. Wyleję na niego całe wiadro, to może obudzi się ten koczkodan. A masz ty zgniłe kotlecie. Po pierwsze, ja nie lubię wódki, tylko piwo, a po drugie wynocha mi z kadru i łódka i rybowali ci z buzi stajnią Augiasza. Stajnia Augiasza to ty masz na mordzie. A twój stary zdradzał twoją starą z Grażyną Żarko. Jak już sierwiesz do roboty, to umyjmy moje auto. Bo ostatni raz je myłem ponad 15 lat temu i już zaczęły na tym grać pieczarki i wodorosty rosnąć. W sumie to ja bym się poważnie zastanowił nad sprzedaniem tej bryki za $1000. Na pewno znaleźliby się chętni kupcy, którzy oddaliby za tą brykę nawet swoją teściową. I mówi to osoba, która zbudowała karabin maszynowy z klocków Lego i próbowała ugotować nim pierogi na wodzie z hydrantu przeciwpożarowego.
chorobcia, te szczochy z porostami nie chcą się zmyć, a smród pozostaje i mógłby on odstraszyć nawet stado skunksów. Ech, nareszcie coś zjem. Lepsze to niż gówno surykatki. Zaraz, zaraz. Tuż to Niemcy wylali na nasze tereny płyny radioaktywne z Czarnobyla. Matko święta, nie wylewaj tam azbestu. Szuruburu, szuruburu. I już jak nowy kabriolet. Aż można całować ten cud motoryzacji. Zaraz, zaraz. Ktoś mi kradnie jedzenie czy jak? Ślinka mi cieknie na sam widok tego kebaba, tylko żebym nie dostał straki. Co mi kradniesz jedzenie i piwo? Ty masz tyle samo piwa w domu, co ja pryszczy na dupie. Teraz ta plama wygląda jak walona płaszczka zakryta bitą śmietaną. Dobra, Menelu, ja mam dość. Masz tutaj papiery o eksmisji, wynochami sąsiedla. Wiedziałem, że jesteś skończonym przegrywem, dlatego wysłałem ciebie na Wyspy Wielkanocne. Tam turyści zjedzą twoje ciało, a kości będą używać do lania innym po mordach. Moment, moment, moment. Przecie to jest mój dywan. Ty mi go ukradłeś. Tacy z nas złodzieje, że zaczynamy kraść od siebie samych. Zupełnie jak z rosyjskimi żołnierzami na wojnie z Ukrainą. Dobrze, że nie dzielimy się z nimi itemami. Ech, nie można se normalnego pikniku zrobić. To jest trudniejsze od budowy czołgu T-34. Ten pieniek drzewa wygląda jak twój mózg. Wal się, kaszojadzie. Oto i nasza stara pompka z żabki za złoty 90. Wlałem tu tydzień temu ludzką czaszkę zmieloną w blenderze. Odpalaj i robimy cud sztuki. Ta góra wygląda teraz, jakby zamordowano tutaj Jeffa the Killera. Pora na wielki finał. Tutaj podróbka Mona Lizy z AliExpress. Tutaj nasze niemyte od 20 lat talerze z Tesco. A tutaj nasz telewizor, który jest cały w gównie. Po zapachu czuję, że to od komornika, bo nie płaciliśmy za gaz przez 8 miesięcy. I już to wygląda jak chlew. Jeszcze jedno słowo, a wyrwę ci wątrobę i przerobię ją na kluczyki do Hondy Civic. Z ciebie jest pasożyt, a nie sąsiad. O kurde, my tu się kłócimy, a w telewizji jest przemowa Kim Jong-una z reprezentacją Kolumbii. Do dwupierdziana grochówkowego, miał być teraz emitowany film dokumentalny o II wojnie światowej. No noralanie, humor z gimnazjum. Wcale nie gimnazjum, tylko druga klasa podstawówki. Wytychy. A i dalej mi wisisz taczkę z silnikami rakietowymi. A ty mi wisisz leczenie kręgosłupa.